Państwa, mamy ogromną przyjemność zaprosić i przywitać na tej scenie podczas 6. edycji Dni nad Sanną przed Wami Andrzej Grabowski! Witam Państwa, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zapowiedź. Ja sobie swoje przyniosłem, to będzie do przepicia. Także. Witam, bardzo dziękuję za zapowiedź, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj zostałem już przedstawiony, ale ja się zawsze sam przedstawiam, bardzo krótko. Nazywam się Andrzej Grabowski, to tyle. A zaraz powiem, czemu ja to robię. Mianowicie zdarzyło mi się to jakieś, ja wiem, 15-20 lat temu, kiedy w Polsce otwierano takie duże centra handlowe. Wtedy to była wielka uroczystość, no bo to mało było tych centrów. Zaproszono mnie, abym poprowadził ceremonię otwarcia takiego centrum. Tam byli bardzo ważni ludzie, ksiądz biskup był, przecinał wstęgę i ja też byłem ważny, bo mu nożyczki podawałem. I wtedy taki domorosły konferencjer przedstawił mnie w ten sposób. A teraz przed Państwem wystąpi dość znany aktor Andrzej Grabarczyk. No więc chciałem powiedzieć, że Grabarczyk się nie nazywam. Ktora jeszcze nie reklamowałem, nic nie reklamowałem, bo reklamodawcom się kiepsko kojarzę z powodu pewnego serialu, który od pewnego czasu grywam, 14 lat. Ale tam wtedy przydarzyła mi się historia podczas tego otwarcia w centrum, którą zapamiętam do końca życia. Mianowicie, ja tam no, robię co mogę, gestykuluję, uśmiecham się, dowcipkuję, witam tych gości. Nikt mnie nie słucha, bo promocje wtedy były, można było masło od 2 złote. Ale w pakiecie z telewizorem, który było 100 droższy, ale i tak wtedy nie rozróżniali, bo nie wiedzieli, co to jest promocja i kupowali. Widzę, że dwóch facetów biegnie naprzeciwko siebie, jeden taki mały, chudy, drugi duży, gruby, zderzyli się, ten mały krzyczy do tego dużego, panie, co pan robi? Pan mnie stratuje, ja taki malutki, pan taki duży, na co duży mówi, bardzo pana przepraszam, ale ja w tym rozgadiaszu gdzieś żonę zgubiłem. Na co mały mówi, a wie pan, że ja też zgubiłem. Na co duży mówi, a jak pana żona wyglądała? Mały mówi, wie pan, taka blondynka, 1,80 m wzrostu, 24 lata, w takiej mini była, piątka sprężysta, a pana żona jak wyglądała? Na co gruby z kwaśną miną powiedział, a wie pan co, cholera z moją szukamy pańskie. Jak państwo widzicie, nawet na otwarciu centrum handlowego można się czegoś pożytecznego nauczyć. Ostatnio czytałem taką książkę a propos małżeństwa takiego czeskiego autora, Petr Szabach się nazywa. Książka ma tytuł bardzo łatwy do zapamiętania, a tytuł tej książki to Gówno się pali, taki tytuł jest. I tam są 3 opowiadania, fantastyczny czeski humor i tam 2 bohaterki jednego z opowiadań, 2 młode mężatki mają taki dialog. Jedna pyta się drugiej, ty widziałaś kiedyś minę swojego męża, jak się kochałaś? Ona mówi, no tak, no jak on miał? No, stał w drzwiach i miał strasznie głupio. Nie wiem, czy to takie śmieszne, no ale... Niech będzie, że śmieszne. Widzę, panie się bardziej śmieją z tego. A pierwszą lekcję dotyczącą małżeństwa to ja otrzymałem w teatrze w Tarnowie. Ja tam byłem zaraz po studiach, miałem 23-24 lata. Mieliśmy taką 6-osobową garderobę. Było nas tam 5 młodych facetów, 23-24 lata. Jeden mocno stary aktor był. Znaczy ten stary aktor miał tyle lat, co ja teraz, ale wtedy mi się wydawało, że jest stary. Teraz zmieniłem zdanie oczywiście. I my gadamy, no wiadomo o czym mogą gadać 23-letni faceci młodzi, nie? No, no tak, nie będę mówił. Wchodzi ten starszy aktor, taki jakiś bardzo smutny, więc myśmy się uciszyli. On chwilę odczekał i powiedział, panowie, odeszła ode mnie żona. No to myśmy głowy spuścili, no bo co mu poradzić. On odczekał następną chwilę i powiedział, ale nie mam pewności, czy nie wróci. To też była taka pierwsza lekcja dotycząca małżeństwa. A właśnie, a propos małżeństwa, nie wiem dlaczego tak mnie zebrało tutaj, bo to ładne dziewczyny są, tak na Dzień Kobiet, no tak, repertuar na Dzień Kobiet. Wiecie, jak starsze małżeństwo przyleciało z Australii do Nowego Jorku, biorą taksówkę, jadą na Manhattan, taksówkarz się odwraca i się pyta, skąd przylecieliście? Na co dziadek mówi, z Australii! Na co babcia mówi, co on mówił? Bo głucha. Dziadek mówi, pytał się, skąd przylecieliśmy. Za chwileczkę taksówkarz się odwraca, mówi, z jakiego miasta? Dziadek mówi, Melbourne. Babcia się pyta, co on się pytał? Pytał się, z jakiego miasta? Za chwileczkę taksówkarz się odwraca, mówi, byłem kiedyś w Melbourne.
Poznałem tam i miałem tam najbrzydszą babę, jaką w życiu miałem. Na co babcia się pyta, co on mówił? Na co dziadek mówi, mówi, że cię pamięta. To jest brzydki dowcip. To jest dopiero brzydki dowcip i nie ma się z czego śmiać. No. A propos starszych ludzi, ja już jestem w tym wieku, że mogę to opowiadać. Słyszałem ostatnio taki, jak babcia, jak małżonkowie mocno starzy siedzą naprzeciwko siebie i małżonek mówi do żony, ty nie wiesz, jak ja mam na imię. No co ona po dłuższej chwili mówi, a na kiedy to musisz wiedzieć? Coś okropnego. Dobra, już kończę to. Wiecie Państwo, to, że mnie kiedyś tam z grabarczykiem pomylili, to tam pół biedy, no to jakoś to przebolałem. Najgorszą pomyłkę, jaką ja przeżyłem, to przeżyłem w Międzyzdroja. Tam jest taki festiwal gwiazd. To polega na tym, że te polskie gwiazdy, czy te niby gwiazdy, ci, co są z tego, znani z tego, że są znani, albo nie wiem, zrobili im zdjęcie na bankiecie w Warszawie, no już celebryta na drugi dzień. W każdym razie nas tam blokują w hotelu Amber na 10 dni i my przez 10 dni robimy to, co normalny Polak robi piątek wieczorem, całą sobotę, w niedzielę hamuje, bo będzie do roboty. My tak 10 dni. Ja po 4 dniach mam dosyć. Idę na górę, podchodzi do mnie taki elegancko ubrany mężczyzna i mówi do mnie mniej więcej tak. Laskawy panie Andrzej, ja bardzo pana cenię, takie ma L przedniojęzykowo-zębowe, widocznie z Wrocławia. Ja pana bardzo cenię za pańskie role szekspirowskie, za pańskie role molierowskie, za pańską rolę w Boży Poczewce, tego Lysego Goebbelsa, ładnie pan w Bitbolu zagrał, proszę pana, w Odwróconych tego bandytę, ładnie pan zagrał, tylko czemu pan tego debila grał? Ja wiem, o co mu chodzi, no wie, ale mówię, udaję, że nie wiem, więc mówię, ale o co panu chodzi? Jak to o co tego durnia Ferdynanda, co pan gra? No to ja mówię, wie pan co, no, taki mam zawód, to nie jest moje hobby, to jest mój zawód, zresztą przed chwilą wymienił pan role, które grywam, inne, no jak się panu kiepscy nie podobają, niech pan weźmie pilota, stryknie pan na TVN, tam będzie 13 posterunek, tak samo głupi, niech pan ogląda. Chce iść do góry, on mówi, łaskawy panie, niech pan poczeka, mój synek Jasiu bardzo by chciał pana poznać. No, czekam, przylatuje taki berbej z tego wzrostu, zupełnie trzeźwy, co było dziwne w tym towarzystwie. Na co ten łaskawy pan wskazując na mnie, mówi do tego malego, zobacz Jasiu, to jest pan Bercik. I tu mnie szlak trafił. No bo bardzo przepraszam, jak nie można z Bercikiem pomylić. No? Bercik mi do pępka sięga. No? Jakby tu Bercik był występował, to ten mikrofon byłby tak przygotowany. Bercik w moich spodniach wyglądałby jak Kaczyński w spodniach Giertycha. No? Zresztą, wiecie Państwo, ja się nie naśmiewam ze wzrostu Krzyśka Handkego, bo to o to chodzi, bo to nieładnie przede wszystkim. On sam się śmieje ze swojego wzrostu, jak ma swój solowy występ, to pierwsze, jak wychodzi na estradę, to mówi, że jest mały, tak jakby tego nie było widać. No? Zresztą, jak ja go spotkałem po tam, nie wiem, paru tygodniach, mówię mu, Krzysiu, ty wiesz, że ktoś mnie pomylił z tobą? To on się tak ucieszył, naprawdę, bardzo się ucieszył. No cóż, no, mówiłem już o tych kiepskich, no. Trudno nie powiedzieć paru zdań na ten temat, nie? Super! Super, 14 lat to gramy, rano właśnie, właśnie. A ja dziś lat... Jak ktoś by mi 14 lat temu powiedział, że ja będę grał w takim sitcomie ze śmiechem, ja wtedy grałem w Starym Teatrze różne takie awangardowe, bardzo takie nowoczesne sztuki po piwnicach, czasem 7-8 osób przyszło. I jak ktoś mi powiedział, że ja będę grał w takim sitcomie ze śmiechem, to ja bym mu tu popukł. A czemu? No i co? No i zagrałem, no i co? Stało się co? No nic nie stało, Audi Q7 tu przyjechałem, no tyle się stało. Zresztą, ja pamiętam jak była premiera, te kilka pierwszych odcinków poszło, idę sobie przez rynek krakowski, idzie taki mój kolega aktor, nazwiska Państwu nie powiem, bo i tak nie znacie tego nazwiska. W każdym razie idzie i z daleka krzyczy na cały rynek, żeby wszyscy słyszeli, widziałem w takim gównie grać. No to ja tak kiwam głową, że no, on mówi, wiesz co, ja bym odmówił. A ja mówię, no a zaproponował ci ktoś? On mówi, no nie. Ja mówię, to jak ci zaproponują, to sobie odmów. No. Ale pierw poczekaj na propozycję. Spotykam go parę miesięcy temu, też na rynku. On jakiś taki smutniejszy, ja weselszy. Rozmowa tak się nie klei. W końcu on tak się pyta, czym jeździsz? Ja sobie myślę, mam cię dziadu.
I mówię, wiesz co, parę miesięcy temu kupiłem takie Audi Q7, tą bogatszą wersję. Mówię, fajne auto, ale sakramensko drogie. Słuchaj, ja ze 4 tygodnie to ja musiałem harować na ten samochód. Jego tak zgięło na twarzy i powiedział, no tak, a ja dalej do kurwa lanoc. No też ma kół. Ja pamiętam, jak żeśmy zaczęli tych kiepskich kręcić, byłem kiedyś w restauracji hotelowej, jadłem sobie śniadanie, no i jem śniadanie, podchodzi do mnie taki elegancko ubrany młody człowiek i mówi do mnie, panie Andrzeju, czy ja mogę prosić o autograf? Ja już byłem zachwycony, że nie mówi do mnie, Ferdę, kurde, cycu, daj mi autografa, kurde. No więc napisałem mu tam Józkowi, Zenkowi, Frankowi, Kaziowi, Andrzej Grabowski. On uśmiechnięty ode mnie wziął i powiedział, bardzo panu dziękuję i chciałbym jeszcze panu podziękować za to, że spotkałem większego idiotę niż sam jestem. Tak mnie kochają. Takich mam fanów. Mam jeszcze trochę innych fanów czasem. W 97 roku, to było pamiętam, albo 8, kręciłem taki film w Rzymie, no i tam mieszkałem, to był włoski film, 3 miesiące w Rzymie mieszkałem. Byłem częstym gościem na placu Świętego Piotra i raz tak się przechadzam, po tym placu przechadzam, tam jest powrotem, nagle słyszę, pan Grabowski, ja się odwracam, takie 5 młodych dziewcząt do mnie biegnie, ładne, zgrabne, no to ja tu próbuję coś podpapirować, kaloryfer na brzuchu robię, czekam na nie, one podchodzą, proszą autografy, jedna mówi, panie Andrzeju, jakie wielkie szczęście nas dzisiaj spotyka. Takich dwóch wielkich Polaków dzisiaj spotykamy. Teraz spotkaliśmy pana, a za godzinę mamy audiencję Ojca Świętego. Tych fanów to ja lubię. No. A nie tych, co uważają, że spotkali większego durnia niż sami są. No ale jak ja sobie tak pomyślę, wiecie, jakich ja tam mam sąsiadów, no to rzeczywiście, no. Kogo ja tam mam w tych kiepskich? Paziow to jest mental. Menda i wrzut na zdrowym organizmie narodu i dobrze dziadowi, że ma taką żonę jak on. Boczek to świnia jest. Jerozona. I wypróżnia się w nie swoje talerze. Coś okropnego, no? Kto tam jeszcze jest? Halinka, moja niedoceniona żona Halinka jest jedyną osobą w całych kiepskich, która prywatnie lubi piwo. No ale babcia, super! No oprócz Boczka, no ale po nim widać Boczek. Ale babcia, super! Kto jeszcze? Mariolki mu się zachciało. Mariolka, poczekajcie, zaraz, nie grzycie. Mariolka, jak pamiętam, jak zaczynaliśmy kiepski, miała 13 lat. Była miłą, grzeczną, bardzo dobrze wychowaną dziewczynką. Teraz Mariolka ma te 14 lat więcej. Jak ja się teraz na Mariolkę patrzę, to ja Bogu dziękuję, że nie jestem jej prawdziwym ojcem. No, ale nie dlatego, że ona przestała być miłą, grzeczną i dobrze wychowaną dziewczynką, tylko dlatego, że jak ja się teraz na Mariolkę patrzę, to mi się ciągle wydaje, że ja mam jeszcze szansę, naprawdę. I tu nie przewidywałem, że się będziecie śmiali, no ale trudno. No, Mariolka, jak patrzę na Mariolkę, to jest taki kart z filmu Sylwestra Chęcińskiego, przypomina, nie ma mocnych, czy kochaj, albo rzuć, jak młoda, śliczna Ania Dymna wtedy wychodzi po drabinie, kamera ją tak podgląda od spodu, pod spódnicą widać tę piękną, no to, co można zobaczyć pod spódnicą młodej, ładnej, zgrabnej dziewczyny, a Wacław Kowalski, grający Pawlaka, tak się patrzy do góry i powiedział takie zdanie. Ot, nieuchronnie zmierza do pełnoletności. To jest Mariolka, już pełnoletność osiągnęła. No i kto mi jeszcze pozostał? Synek Walduś, prawda? Zwany Cycem. Ten ma przechlapane, mówiąc językiem kiepskim. A wiecie, że on zrezygnował po 6 latach grania w kiepskich? No, wiecie, czego nie wytrzymał? No nie wytrzymał tego, że gdzie wyszedł, to było ty żoła, kurde, debil z Polsatu idzie, no. Coś okropnego, to jest młody, zdolny, inteligentny chłopak, naprawdę wykształcony, kształcił się w Stanach Zjednoczonych, zna kilka języków. No i ośmielę się powiedzieć, że jest nawet ładnym chłopcem. No tyle, że się tak uśmiecha, no trudno. Bo... I przez ten uśmiech uważany jest za pierwszego debila III Rzeczypospolitej. Ale na szczęście, jak wiecie, mieliśmy przez 2 lata czwartą, paru go zastąpiło. Nawet niektórzy chcą się utrzymać. No nic, ale nie o tym będzie mowa. Walduś poza tym jest chłopcem, czyli Bartek Żółkowski, jest chłopcem niezmiernie wrażliwym. On na przykład bardzo kocha zwierzęta. On zaczął nawet studiować weterynarię. Bardzo mu to dobrze szło, tylko że niestety po drugim roku go wyrzucili, bo się zaczęły zajęcia praktyczne ze zwierzętami.
te zwierzęta się go bały. No. Co było dziwne, bo one się go bały wtedy, jak on się do nich uśmiechał. No, siedzimy na przykład z tym Waldusiem, pijemy to piwo. Tam piwa przecież nie ma. No, przecież jakby tam jest woda mineralna. Jak ja bym tyle piwa wypił, to ja bym nic nie nakręcił przecież. No. Poza tym, ja przyznam się, że ja nie bardzo kocham piwo. Co najmniej z dwóch powodów, bo jak ja byłem mały i zaczynałem swoją edukację alkoholową, to piwo było mętne, kwaśne, ciepłe i trudno dostępne, no to ja się nauczyłem pić te bielsze płyny, które tak samo dobrze robią, a nie potrzeba ich tak dużo wypić. A poza tym ja nie lubię piwa jeszcze z tego względu, że po piwie się często chodzi do toalety, no, a ja jestem z Krakowa, no i dla mnie każda złotówka jest droga. Nie? Nie, dziękuję, nie piję piwa. O, a propos piwa, wtedy jak ja byłem, jak ja studiowałem w 70-tych latach, było w Krakowie takie piwo, nie wiem, Lubicz, Barbaka, nie pamiętam, no okropne, nie do wypicia, straszne. Wysłali to piwo do Carlsberga, do analizy, do laboratorium i przyszła odpowiedź, że krowa ma żółtaczkę. No bo mocne nie, mocne to było od spirytusu, to była woda, spirytus, farbka brązowa, no i trzeba było czymś to zrobić, tą goryczkę, nie? No to żółć zwierzęca się nadawała. Proszę Państwa, co to ja jeszcze chciałem... Aha, przepraszam bardzo, bo cały czas mi tutaj coś bizdercie. Bo ja mam nastawione na to. Ty dziecko już też masz? Daj spokój, rany boskie święte. Przepraszam, ale muszę odlewać. Halo? Cześć babka. O, rany boskie strzelają do mnie chyba. Zakliko, zakliko, wie babka. Zaklików! Jest kościół, jest kościół, tu jest. Babka, przepraszam, ale mnie podsłuchują, nie mogę gadać, no. Co babka mówi, że co, że paczkę babka od Staszka dostała? No ale Staszek we wojsku jest. A co on babce przysłał? Taką żelazną cytrynkę z zawleczką? I co napisał, żeby babka pociągła za tę zawleczkę, to on dostanie 3 dni urlopu? Babka nie ciągnie za tę zawleczkę, niech u babka odeśle tę cytrynkę i napisze, żeby ze sam pociągnął, to będzie miał urlop wiekuisty. No. U mnie w porządku. W porządku, babka, na nartach byłem we Włoszech ze Ździskiem. Fajnie było, tylko że się wywaliłem na stoku, no bo jadę sobie normalnie na krechę jak zwykle i nagle jak mnie na muldzie coś wywaliło, przez jakieś bramki przeleciałem, jakiś Włoch coś do mnie krzyczał, ale go nie zrozumiałem. I babka, jak mnie wyrzuciło w powietrze, obejrzałem się, a to skocznia była, no. Jak się przypatrzyłem bliżej, mamucia. Jak się babka popatrzyłem w dół, to mi tak oczy z oczodołu wyszły, że mi się tam śniegu nasypało. No ale, no nic, poczekaj, lecę i tak sobie przypominam, jak ten mały, że robi się, mu się tak fajnie lata. I pamiętam, że on ma zawsze tak narty w literę V, na mnie ciągle wychodziła litera T. Ale poczekaj, podchodzę do lądowania, na wszelki wypadek zrzuciłem paliwo. Znaczy właśnie samo zeszło, no. Szczerze mówiąc, zawór puścił, no. Nawet bym wylądował tym telemarkiem babka, gdyby nie ten ratrak, no. Jak na nim wylądowałem, to miałem narty w literę RZ. No, ale myślę, że no nie jest dobrze, bo tam Zizek za mną jechał, patrzę się leci i też się starał łożyć narty w literę V jak małyś. Tylko, że małyś miał zwykle 2 narty, a ja jedną, no. Jak babka przelatywał nade mną, to chyba jakiś podmuch wiatru dostał. No może sam go wytworzył, nie wiem, no. W każdym razie wylądował w cholerę daleko na maszynie do naśnieżania. Huk babka był taki, że lawina zeszła, no. No nie musieli naśnieżać, no wszystko zasypało, babka skocznie zasypało, nas zasypało. No jak mówię, że nas zasypało, to mnie też zasypało. Jak to ci mnie zasypało? No śniegiem mnie babka zasypało, ale na szczęście wiesz, że ja na co dzień to ja oszczędnie używam mydła, to pies mnie szybko wywąchał. No a Zisek będzie czekał na roztopy. Babka, ja tym skokiem, to ja pobiłem rekord skoczni. Wylądowałem 15 kilometrów za punktem krytycznym. W szpitalu. No na wyciągu, no. Znaczy, wyciąg miałem na wyciągnięcie ręki, jakbym mógł go wyprostować w gipsie, no. Co było w szpitalu?
Nie rozumiem, co było w szpitalu? Co? Warunki jakie? Babka, bardzo dobre były warunki, tylko że w nocy kroplówkę musiałem zapalniczką podgrzewać, żeby nie zamarzła. No jak to nie grzali? No wszyscy grzali, babka, lekarze, pielęgniarki. A raz mnie babka w nocy taki Hugo budził, bo mi ząb trzasnął, bo mi się kiełbasa śniła i mi się trochę śliny zebrało między zębami, przyszedł mróz i rozsadził, no. Co robię? No pracuję, żeby ten szpital odrobić, jak żeby zisko odtajał. Robotę dobrą ma. Bardzo dobro. Właśnie, a propos roboty, nie wie babka, jak jest po włosku, jakbym nie wyszedł ze szamba, to proszę wezwać pogotowie? Mam jeszcze prośbę. Babka, muszę kończyć, bo mnie podsłuchują w Zaklikowie. Babka, jakby się do babki zgłosiła taka Simona z Mediolanu, to niech babka powie, że to nie jest moje dziecko, dobra? Cześć, muszę kończyć, no. Babka, muszę kończyć. Cześć, pa. Przepraszam bardzo, ale no musiałem z nią pogadać, no już głowę by zawracała. Wiecie państwo, taka... A propos, właśnie nawet dobrze, że ten telefon był, że babka zadzwoniła, bo... Wiecie państwo, ja oczywiście za kliku. Ja tutaj oczywiście przyjechałem po to, żeby wystąpić, ale ja jeszcze chciałbym tutaj załatwić sobie jedną prywatną sprawę. Właśnie w Zaklikowie, bo ja tę okolicę znam, no w końcu z tych okolic moja wielka przyjaciółka, Bożenka Adamek, która tam siedzi, pochodzi, brawa dla Bożenki. Brawa, brawa. Brawa, Bożenka. Leszek długo stąd pochodzi, no. Dymny niedaleko stąd, Wiesiu. No niestety nie zmarły już dosyć dawno. Pewnie piękna okolica, suche jezioro, no ale... Ale no Boże drogi, wyrwało. Ale będzie mokre. Bogata okolica, dwa dni się bawią, jasne. No i właśnie ja tutaj w ostatnich wyborach samorządowych startowałem na wójta Zaklikowa, ale niestety nikt z państwa nie postawił na mnie złamanego krzyżyka. O co mam do państwa żal, a największy żal to mam o to, że tutaj w Zaklikowie dostałem proporcjonalnie mniej głosów niż Kononowicz.